Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj poruszę kilka spraw związanych z domem i z polem. Niestety mam złą informację dotyczącą wody u nas. Coś trzeba z tym zrobić, bo w przyszłym roku może być kiepsko. Powiem też Wam o zużyciu prądu, które bardzo spadło, o konieczności podsypania gruntu przed zimą. Chwilę o wykopach, pokażę Wam też moją kuchnię, która została już wczoraj ukończona już ostatecznie, więc posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. No i najpierw o tej wodzie, bo to jest najważniejszy dla mnie temat. Może mi coś poradzicie. Więc słuchajcie. Przyszły rok to będzie mnóstwo nasadzeń i upraw. No, jestem bardzo mocno zakręcony na ten temat. Już teraz przygotowuję się do nowego sezonu. Ogólnie też patrzę, wiecie, czy jakieś są zniżki, bo czasami w ogrodnictwie zimą jest taniej niż wiosną. Akurat to nie temat wody, ale ten. Woda to jest klucz w uprawie roślin. Zrobiłem odcinek o ściółkowaniu, które według mnie już teraz jest ważne, a w przyszłości zyska jeszcze bardziej na znaczeniu. I u mnie to będzie bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny w większości mojego pola. Tym bardziej, że właśnie mam bardzo kiepską informację, bo studnia, którą mamy, to na tej wody za wiele niestety nie ma. I już sobie patrzyłem, analizowałem i ze sporym prawdopodobieństwem nam tej wody niestety braknie, bo wiecie, w tej studni jest ileś wody. Ta woda zostanie zużyta, wiecie, pompa, wody nie ma. Studnia będzie się napełniała. I ze sporym prawdopodobieństwem dzienne zapotrzebowanie na wodę będzie większe niż ta studnia jest w stanie w cudzysłowie wyprodukować. To tak właśnie w skrócie. I tak sobie stwierdziłem, że może tutaj właśnie chodzi o to, że studnia przez wiele lat nie była czyszczona. I jest tam muł, przez co woda się nie zbiera aż tak za bardzo, aż tak wiecie szybko. I niestety się myliłem, bo zadzwoniłem do fachowców, którzy przyjechali, żeby przeczyścić studnię. Były tam bodajże niecałe 2 wiaderka mułu, czyli bardzo mało. Czyli takie czyszczenie w zasadzie nic nie dało. Nawet ponoć ewentualnie pogłębienie, bo też się nad tym zastanawiałem, by tutaj za wiele nie pomogło, bo niżej woda jest prawdopodobnie na głębokości około 100 metrów, a nawet może być jeszcze głębiej. Tutaj jest duża warstwa iłu, tak panowie mi powiedzieli, ja się na tym nie znam. No i zastanawiam się nad tym, co właśnie teraz zrobić. Czy zrobić drugą studnię, podobną lub abisyńską, czy zrobić badania pozwolenia właśnie na studnię głębinową, czy zobaczyć jak to będzie w przyszłym sezonie. Na pewno te badania warto zrobić, żeby wiedzieć jak to właśnie, gdzie mniej więcej jest ta woda, na jakich głębokościach, bo takie badania ponoć właśnie robią, więc to też się muszę z tym zaznajomić. Na pewno będziemy musieli bardzo mądrze dysponować wodą i ją zbierać na wszelkie sposoby, więc będzie zbierana deszczówka z dachu domu, dachu garażu, czy też dachu przyszłej szklarni. No i jak najwięcej upraw będzie ściółkowana, to jest bardzo istotne, żeby zapobiec nadmiernej utracie wody, żeby ta wilgoć się trzymała dłużej. No i kolejny temat jest taki, że chcę mieć każdą roślinę owocową. Już się bardzo cieszę, jak to mówię. Mam już plany na drzewa i krzewy owocowe, których mało kto zna. Są w sporym stopniu zapomniane i lub nieznane, ale bliżej chciałbym dać krzewy, których będziemy mieli sporo, to znaczy, wiecie, sporo borówek, tam też malin i tak dalej. I już sobie zaplanowałem, jak to będzie wyglądało i dzisiaj, 21 listopada była realizacja. W ciągu kilku dni szerzej o tym opowiem, bo to jest zdecydowanie warto poruszyć ten temat, to jest coś niesamowitego. Opowiem jakie rośliny, pod co, ale tutaj tylko wspomnę, że będą 3 rzędy borówek, gdzie jeden rząd to 30 metrów długości. Aż mnie to tak, wiecie, cieszy I tak, potem rząd jagody kamczackiej, w następnym mieszanka agrestu, porzeczki i porzeczko agrestu. No i dalej miały być 3 szersze rzędy, starczyło miejsca na 2. Muszę się dokładnie zastanowić, co i jak to z tym właśnie zrobić. Chciałem zrobić tak, że to, czego będzie sporo i będziemy jedli to na bieżąco, to będzie bliżej nas. I też będzie sporo truskawek i poziomek, ale to w grządkach podwyższonych, które się zaczną kilka metrów od tych rowów. Tak tylko chcę Wam o tym powiedzieć, o tym moim planie, bo to będzie bardzo ciekawe. Uważam, że choćby maliny, mimo dosyć swojej sporej ekspansywności, to i tak się sprawdzą, ale rozwinę to w osobnym filmiku. Ale powiem Wam jeszcze tak. Zobaczcie sobie, ile ja kopałem te rowy, jak oglądaliście moje poprzednie filmy. To znaczy wykopałem 1 rów i 30 dołków pod borówkę. A pan koparkowy, to kilka godzin to już wiecie z głowy. Mogłem wcześniej posłuchać się i właśnie zdać się na usługi właśnie takiego koparkowego, bo z głowy wiecie, no chwila i już jest to porobione. Ale jeszcze wam powiem, że są tutaj różne szerokości, to jest też bardzo istotne, różne szerokości i głębokości poddane rośliny, bo jedne potrzebują załóżmy 30 cm głębokości, 30 też szerokości, chociaż tam jest troszkę więcej, ale niektóre potrzebują załóżmy pół metra głębokości, krzewy owocowe nawet, nie załóżmy, wiecie, te 30 cm, tylko więcej. No i to jest też bardzo istotne, bo też trzeba różnie dostosować podłoże pod uprawę danej rośliny. No i jeszcze na początku chciałem w niektórych przypadkach dziury, żeby były, ale to szło tak, wiecie, gorzej, więc zdecydowałem się na rowy. No wiecie, no wszędzie się da obornik granulowany po całym tym rowie, trochę nowego podłoża i tak dalej. Ogólnie no to będzie bardzo fajnie, też wam właśnie wszystko będę mówił. No i zobaczcie sobie tutaj na nasz wjazd. Tutaj jest ogromna ciapa, samochód na pewno nie da sobie rady w późniejszym czasie, więc tak jak wam już powiedziałem, musi być podsypka i będzie zrobiona za około 2 tygodnie. Już się umówiłem na termin, no cieszę się bardzo, bo to było dla nas bardzo, ale to bardzo ważne teraz. No i teraz chciałbym jeszcze się pochwalić wam naszą kuchnią, jest już ona skończona. No, Iwonka sobie wymarzyła LEDy, kupiliśmy taśmę LEDową w markecie. Zobaczcie sobie, jak to właśnie świeci. No jest to coś wspaniałego, że właśnie tak w krótkim czasie od zakupu, gdzie były problemy z prądem, cały tam prąd, cała woda do roboty, cała kuchnia była do zrobienia, no to mamy taką piękną właśnie kuchnię. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za właśnie całe wsparcie. No i teraz jeszcze chcę powiedzieć o prądzie, bo mówiłem wam też różne ale jeszcze chcę o tym wspomnieć. Kupiłem ten wiatrak do kuchni na drewno, wiele osób się o to pyta. Ja kupowałem go na Allegro. Jest to, tak jak piszę, podwójny wentylator, wiatrak kominkowy. No i polecam wam bardzo, to całkowicie zmieniło sytuację. Ciepło się nieporównywalnie lepiej rozchodzi po domu. Mamy po prostu ciepło praktycznie w całym domku. No ale to wiecie, nasz domek to jest 52 m2, no a przy większym no to nie wiem, czy by to tak pięknie działało, no pewnie by się to tak dobrze nie rozchodziło, no ale bardzo wam polecam, oczywiście nie jest to żadna współpraca. No i jeszcze temat ogrzewania. Przy okazji obejrzycie sobie właśnie w spowolnieniu palące się drewno. Dla mnie to jest coś wspaniałego. I z Iwonką sobie, tak wiecie, siedzimy przy naszej piecokuchni. No i mówiłem wam, że ja sobie właśnie testuję różne warianty ogrzewania. My mamy ogrzewanie na prąd i zawsze mi marzyła się właśnie taka kuchnia na drewno. I testując sobie tak przy temperaturze okolicy zera, tak -2 stopni, to kuchnia sobie bardzo dobrze radzi, bo ogrzewa ładnie dom i jak przy podobnych temperaturach zużycie prądu wynosiło około 25 do 40 kWh dziennie, tak tutaj właśnie prąd to 1 do 6 kWh dziennie plus 10-20 kg brykietu drzewnego. No ale zobaczymy, jak to będzie przy niższych temperaturach, to się wtedy bardzo dużo wyjaśni. Na pewno o tym wszystkim powiem, ale to tak chciałem wam o tym wspomnieć. No i jeszcze na koniec wam wspomnę tak, że mówiłem, już wiecie o tej piecokuchni i tak dalej, akurat to jest przy okazji. Najważniejszy temat to była właśnie ta studnia, to mnie dosyć martwi, no szczególnie, że wiecie, że będę miał do czynienia nie tylko z warzywami, ale też z wieloma nowymi nasadzeniami roślin wieloletnich i mimo ściółkowania, no to wiecie, woda tutaj będzie bardzo potrzebna, bo często jest tak, że te rośliny, jest sporo takich roślin, czy to ozdobnych, czy też innych, że one sobie bardzo dobrze radzą, one nie potrzebują naszego wsparcia, nie potrzebują tej wody, tak ten. My na przykład, no zdarzało się na przykład choćby w centrum ogrodniczym, w którym pracowałem, że podlewaliśmy nasze krzaki, nie wiem, raz do roku i to było bardzo, wiecie, jak już coś rośnie, jak się przyjmie ten, to już jest bez problemu. No ale na początku to się często trzeba przyłożyć. No czasami jest tak, że no to sobie da radę bez problemu. Od początku, wiecie, mamy takie coś, nie wiem, mamy po prostu takie krzewy, byliny, które sobie świetnie dadzą radę, a niektóre właśnie potrzebują szczególnie na początku tej wody. No i muszę sobie znaleźć firmę, która mi zrobi badania względem właśnie tej wody, jak ona tam, gdzie się znajduje. Myślę, że to będzie najistotniejsze, no i też chętnie poczytam waszych rad, jak macie tutaj doświadczenie, to też napiszcie. No bo jak z tym nic nie zrobimy, no to przy tych 8500 m2 około, no to z wodą będzie bardzo oszczędnie. Teraz jednak wam dziękuję za uwagę, fajnie mi było tak sobie poopowiadać o tym wszystkim. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.